No dzień dobry, dzień dobry. Jak zwykle nie odciszyłem mikrofonu na samym początku, już widać fail na dzisiaj. Zawsze zapominam, już widzę, że mam trochę słabo tak doświetlony, jestem średnio. Dobra, tak więc witam bardzo serdecznie wszystkich na streamie. Witam bardzo serdecznie, jak tam się macie. Wydaje mi się, że będziemy mogli dzisiaj po prostu zaczynać tworzenie gry. Wczoraj nie było streama, ze względu na to, że mnie nawet jeszcze dzisiaj trochę boli gardło. Nie wiem, czy się przeziębiłem, czy cokolwiek się stało. Mianowicie, problem jest taki, że kiedy dużo gadałem, to po pewnym czasie czułem taki bardzo nieprzyjemny dyskomfort w gardle. I to dosłownie, takie chrapanie dosłownie. I nie dało się nic mówić przez dłuższy czas, więc musiałem zrobić jeden dzień przerwy. Ale przez ten czas to nie miałem żadnego urlopu stworzenia gry. Na nowo napisałem skrypt na tworzenie drzwi, przez co już nie będę tak bardzo zbugowany. Nie będziemy mieć z nimi tyle problemów, co było normalnie. I cóż, tak więc mam nadzieję, że liczę na waszą wyzrozumiałość, że mi to wybaczycie. Oj, nie wiem, czemu to jest odliczanie, przecież odliczanie nie powinno być. Dobra, dzisiaj jest stream bez przedłużenia. I tak. Witam bardzo serdecznie, Jaka jest twoja ulubiona gra? Być może Garry's Mod, poczekajcie chwilę, bo tu widzę, że jeszcze będę musiał się na nowo wysmarkać, tylko tutaj sobie na chwilę się muszę wyciszyć. Okej. Okay. Już jestem odciszony, już wszystko działam. Hubert, to co, mam stawiać moje wypociny? Dawaj, Wogna, śmiało, do przodu. Tak więc dobrze. Wydaje mi się, że nie zostało nam nic innego, jak pokazać wam, co się stało. Oj, nie ta scena. Okej. Okay. Ostatnio, pomiędzy odcinkami, pomiędzy live'ami właściwie, zrobiłem niedużo. Jak tutaj już rzuciłem ten nowy panel, który powoduje, to jest taki panel sterowania drzwiami zdalny. I nie wiem, czy to teraz będzie zauważalne, ale kiedy mocno ruszymy kamerą, to widać, jak nam się obraz rozmywa. Naprawdę bardzo mocno musimy poruszyć. Bo też nie chciałem tego efektu przesadzać, ale wy chyba macie 60 FPS-ów w tym momencie na streamie, tak mi się wydaje. Tak, macie 60 FPS-ów, więc jeżeli ktoś teraz ogląda w 60 FPS-ach, to powinien to spokojnie widzieć, że ekran się delikatnie rozmazuje, kiedy szybko patrzymy na boki, co daje nam takiej dodatkowej dynamiki, to nam się wydaje, no wydaje mi się, że to jest naprawdę bardzo spoko efekt. I teraz tak, tutaj dodałem takie drzwi testowe, które mają być testowane, jeżeli chodzi o synchronizację. O nie, tylko widzę teraz, jaki jest tu problem. Teraz widzę, jaki tu jest problem, mianowicie kodowanie znowu jest coś z tym OBS-em nie tak. I przechwytuje mi grę w mniejszej ilości FPS-ów. Co tu może być nie tak? Co tu może być nie tak? Powiedzcie, czy ktoś ma jakiś pomysł? Bo ja na OBS-ie widzę wszystko płynnie, że to niby chodzi płynnie. Ale w praktyce to 60 FPS-ów jakoś tak niespecjalnie staje widoczne. Na moim streamie przynajmniej, ja tak tego nie widzę. Być może mam coś tutaj nie tak u siebie, ale nie, wydaje mi się, że jest chyba płynnie, co nie? Chyba jest płynnie. Słuchajcie, muszę tutaj sobie chwilę pobiegać i muszę sobie popatrzeć, jak to będzie wyglądało u mnie na streamie. Tak sobie przez chwilę pobiegam, zobaczę, czy to mi laguje, czy nie laguje, czy to się dzieje, czy nie. No, wydaje mi się, że no laguje się lekko, co nie? Widać, że to się lekko laguje. Jest niby 60 FPS-ów, ale kiedy dużo się dzieje na ekranie, to widać ewidentnie, że coś tutaj się dzieje. Ale gdybym tak na przykład w quality ustawił sobie na fastet, czy być może tu nie chodzi o to, że tu czasami jest zbyt dużo elementów grafiki? Czy to jest wina OBS-a, czy to jest wina moich ustawień w systemie? Czy po prostu mój internet nie wyrabia? Zobaczymy, jak to wyjdzie. Spróbuję teraz trochę pobiegać, bo teraz mam przynajmniej stabilne 60 FPS-ów. I zobaczymy, jak to teraz wyjdzie. Teraz grafika jest trochę gorsza, ale wciąż to jakoś działa. Sobie biegam, dobra, zobaczmy, jak teraz będzie wyglądało u mnie. Okej. Nie, teraz już płynnie, co nie? Dobra. Czyli po prostu najzwyczajniej będziemy grać w grze na ustawieniach fastest. A normalnie gra wygląda o wiele, wiele ładniej. Bo jak tutaj sobie zobaczycie, gra wygląda o wiele ładniej, kiedy ustawimy sobie grafikę Fantastic, ale jednak chyba OBS nie wyrabia ze szczegółami, albo po prostu nie wiem, czy tutaj dzieje się dokładnie, albo po prostu kiedy mam zminimalizowanego OBS-a, to po prostu komputer się na nim nie skupia tak bardzo, jakby był zmaksymalizowany. Nie wiem, jak to. Nie wiem, na jakie rzeczy to działa. Mam odpalonego OBS-a na trzecim monitorze i powinno wszystko dobrze działać, ale cóż, widzicie, jest to małe porównanie. Dużej jakoś specjalnej różnicy nie ma, tylko może wyłączę te dodatkowe efekty, żeby było to lepiej widoczne. Okej.
dużej różnicy pomiędzy tym, czy mamy włączoną grafikę, czy nie, to nie powinien być żaden problem. Quality. No, widać, że jednak cienie są przede wszystkim o wiele lepsze przy fantazji, tak są o wiele dokładniejsze i ładniej to wygląda wszystko, ale nie sądzę, żeby to był jakiś problem znaczący. Okej. Okay. Tak więc cóż, pokażę jeszcze tylko, jak wyglądają te drzwi po wybudowaniu. Moment, jak wygląda facility z drzwiami tak... O, dobra, bez... tu nie ma żadnych drzwi, spoko. Bo tu jeszcze był pewien problem, to był mały bug, ale to już nawet go wiem, jak go rozwiązać, więc to sobie zrobiłem teraz za szybko na streamie. Gdzie są moje urodziny? Jestem 12. Gdzie są moje urodziny? Jestem 12. To w takim razie Krystyna, Patryka, serdeczne życzenia dla ciebie. Wpisujesz tylko niego osoby, która to widzi, byś po to to zauważył. Hubert Obczaj, dobra, patrzymy, co nam tutaj Bogdan narysowała na naszej grupie. Dobra, wchodzimy na naszą grupę. Czekajcie, bo to jest jeszcze jeden nawet post wymaga zatwierdzenia. I swoją drogą zapraszam was także na grupę czatowników Huberta, która jest dostępna w opisie. I tak, co my tutaj mamy? Mamy tutaj na początku od samej góry. Nie wiadomo co aktualnie, aczkolwiek, ale to już widzieliśmy kiedyś, prawda? Już chyba nawet kiedyś widzieliśmy. O, tu mamy nasz post Bogny. Jak fajnie, takie miniaturowe postacie, takie w stylu anime trochę, nie? Tak mi się kojarzą przynajmniej. Tak bardzo w stylu anime, ale bardzo, bardzo ładnie. Hubercik, Michaś, Kubuś. To jest Kocu, tak? Bogna i Madzia. No to nieźle. To nieźle. I tu już chyba wszystko widzieliśmy, prawda? Tak, to już wszystko widzieliśmy. Tak więc serdecznie zapraszam na czatowników Huberta. Hubert, ile masz monitorów? Mam 3 monitory i będę kupował raczej 4. Pozdrów tam wszystkich. Kurde, Roki co chwilą jest spami. Pozdrawiamy Rokiego. Tak, serdecznie pozdrawiam Rokiego. Roki pozdrawia was. Dobra. Strasznie Roki tutaj spamujesz. Okej, już mam pierwszego donate'a. We are number one. Gerald Hubert, kiedy wypuścisz tę grę do wersji alfa i kiedy będzie ona dostępna i po ile hajsu? Będzie 3 złote. Wszystkie jakby informacje są jakby zawarte także w opisie. W sensie odnośnie jej ceny oraz daty publikacji. Tak więc tam warto się udać. Ale dzięki za donate'a. No to już nie będę, bo lecę. Okej. Okay. Zobaczmy teraz. Okej, okay, już widzę, że to są pewne bugi, ale to pewnie jest tylko bug i wyłącznie tylko z tym, że mam źle wybudowaną scenę. Jeszcze raz powinienem to wybudować i teraz już powinno być wszystko okej. Okay. Witaj Michał. Iwena już powiedziała, że będzie 3 złote, dokładnie, będzie 3 złote. Okej, okay, jeszcze raz spróbujemy uruchomić. A teraz na trzecim monitorze sobie odpaliłem tą gierkę. Tu się połączmy. Dobra. Teraz przez chwilę, teraz skaczemy i tu się nic takiego specjalnego nie dzieje, ale za chwilę zobaczycie, jak to będzie wyglądało w praktyce. Okej. Okay. Już na to wygląda, że wszystko jest ok. Kurde, właśnie jako klient te drzwi się strasznie długo otwierają, bo na przykład jeżeli jesteśmy hostem, czekajcie, zrobię tak, żebym mógł się poruszać i on to pokaże na tym przykładzie. Kiedy jesteśmy hostem, czy teraz są lagi czasami na streamie, czy mi się tylko wydaje? No, mogą być teraz lekkie lagi, ale to... Nie wiem, czy są lagi, czy nie są lagi, czy tylko ja mam lagi, czy co tutaj się dzieje, ale dobra, nieważne. Jak widzicie, jeżeli chodzi o hosta, to działa to o wiele, wiele szybciej, te drzwi się otwierają, niż jak to jest na przykład w przypadku Unity. Aha, czemu on nie mruga? No mrugnij. I co się dzieje? Aha, dobra, bo ja odszedłem, dobra, faktycznie. No dobra. Nie ma lagów, a to spoko. To ewentualnie można trochę gra logować, ale wiecie o co chodzi. Streamowanie aplikacji przez streamowanie monitora może spowodować, nie tak, ale za bardzo trudno mi to jest jakby, wiecie, tak nagle zmienić, nie? Jakie lagi, widzę smoka.
Dobra, tutaj nie. Ja bym chciał dostać do tych drzwi takich, wiecie, tych głównych. Tu też nie. Tu będzie zaraz klatka z SCP-kiem, dokładnie. I te drzwi powinny być oczywiście w tym miejscu, ale pytanie, czy to wszystko działa? Tutaj, jak widzicie, tych drugich drzwi nie ma, ale wystarczy tylko, że teraz je otworzymy. I jeszcze raz zamkniemy. O, dokładnie, one jeszcze wracają na swoje miejsce. Więc one na samym starcie powinny pojawić się w swojej pozycji startowej, tak mi się wydaje. Tak powinno być ok, wtedy. To wtedy powinno teoretycznie działać. Dobra, bo teraz jak widzicie, one już wróciły do normy. Są takie drzwi, takie testowe. No to i tak są położone na środku pomieszczenia tylko po to, żeby dla testu je tutaj przeprowadzić. Ale wygląda na to, że tu już będzie działało wszystko w porządku. Tylko nie wiem, czemu są takie lagi, wiecie? W sensie... nie wiem, czemu to wszystko tak wolno chodzi, bo to w sumie ma ustawione niby... Wiecie, to ma niby ustawione... ja mam niby 60 FPS w grze, a OBS streamuje to strasznie, strasznie słabo. A gdybym tak na przykład spróbował ustawić sobie wyższy priorytet, jeszcze wyższy priorytet w przypadku tego, przejdź do szczegółu, ustaw koligację, no i tu ma niby wszystko ustawione na maksa. Priorytet powyżej normalnego. Sprawdźmy, jakbyśmy, co by się stało, gdybyśmy utworzyli priorytet powyżej normalnego. Czy teraz będzie chodziło nieco szybciej, czy myśl tylko ten? Nie, no ale widzę, że nawet na podglądzie to teraz laguje się. Ja mam niby 60 FPS w grze, ale na podglądzie tak to strasznie laguje. Nie wiedzieć czemu, naprawdę. No, co się... Spodziewam się, że to przez to... właśnie, przez to. Czy mam ustawienie enkodowania na karcie graficznej, czy... czy na procesorze? Bo ja bym wolał mieć na procesorze, a możliwe, że mam ustawioną na kartę graficzną. Encoder X264. Czy to jest... To jest przecież... programowy, nie? Encoder. To nie jest żaden... to nie jest Nvidia, w sensie Radeon. No dobra, spróbujemy zrobić to, jak to Rocky mówi, czyli że sobie zbindujemy pod każde okno... Znaczy, na szybko sam muszę tutaj ogarnąć w OBS-ie parę rzeczy. Przejdziemy sobie tylko do kamerki. I na przykład damy tutaj parę scen. Jedna scena to będzie SCP podkreśnik Unity. I ona tutaj będzie przede wszystkim przedstawiała, albo dobra, nie, to na razie usunę. To też jest kamerka fullscreen, nie wiem po co mi ta kamerka fullscreenowa. Tą grę, co jest, duplikujemy. I nazwiemy ją sobie SCP Unity. Dobra. I teraz jedyna rzecz, jaka tu będzie przechwytywana, to nie, nie, to jest moja kamerka, to nie ekran, tylko będzie tutaj przechwytywanie... przechwytywanie browser source i niech to będzie... Nie, czekaj, nie browser source, tylko niech to będzie przechwytywanie okna. Nazwijmy to sobie jako Unity. No i niech to przechwytuje nasze Unity. Dobra, więc to jest nasze Unity, tylko to jest takie trochę słabe proporcji, prawda? To oczywiście musimy dać jeszcze na dół. Robimy coś w tym stylu. Coś w tym stylu można zrobić, co nie? I żeby nie było aż tak ten... Przepraszam do tego Steama w tym momencie. No co to się dzieje? Klasa okna, nazwa pliku, tytuł okna. Aha. Dobra, ale ja bym chciał na przykład otwierać, ja bym chciał przechwytywać wszystko, nie? Czyli tytuł okna też? Nie. Priorytet przechowywania okien. Tytuł okna, klasa okna, nazwa pliku wykonywalnego. No dobra, nieważne. Tak teraz chyba powinno być dobrze. I jeszcze druga rzecz, a mianowicie... Czy to Unity damy sobie do tyłu oczywiście. Zduplikujemy sobie także to i nazwiemy to sobie jako player. I ustawimy tutaj sobie nasz containment bridge. Dobra. Teraz takich problemów nie powinno być. Teraz się przydałyby jakieś bindy, czyli sobie na przykład teraz binduję i już nie powinno być żadnego problemu. Już dalej będziemy mogli kontynuować. Skróty klawiszowe.
Przełącz na scenę. Niech to będzie klawisz F7. A na playera będzie to F9. Dobra. Teraz to działa? Aha, bo tutaj muszę sobie to ustawić jako nowy. Dobra, czyli to muszę usunąć. A tutaj wstawić nowy, przechwytywanie okna. I nazwiemy to sobie Unity Editor. I będziemy tutaj przechwytywać oczywiście nasz Unity Editor. Ok. Teraz to wygląda naprawdę spoko. I dobra, i teraz tymi uwaga, teraz szybki test skrótów klawiszowych. F7 i F9. Teraz, czyli w tym momencie przechwytujemy sobie moje okno z grom. I tutaj ja jako host widać faktycznie, że są te zmiany, nie? Tu się mogę tylko poruszać tylko wtedy, kiedy gracz mruga. I to jest mały problem, ponieważ on teraz rzadko kiedy mruga. Ale zobaczcie, co się dzieje po stronie tego, nie? Kiedy on tylko mrugnie, to tylko wtedy mogę się poruszać, prawda? I działa perfekto, no, działa perfekto. I teraz on nagle zniknął z ekranu. I teraz, gdzie on stoi? On stoi teraz za graczem, prawda? Więc kiedy gracz się obraca, to widzi... nie to. Kiedy gracz się obraca... Aha, nie mogę teraz kontrolować to w ten sposób. Dobra, czyli dobra. Kiedy teraz gracz się obraca, to widzi SCP-ka za sobą. Co naprawdę może wywołać efekt takiej, wiecie, creepy. No ale dobra, widzicie, że kiedy to wyłączamy... czekajcie, ja mogę teraz zrobić coś takiego. Teraz jak widzicie, teraz sobie chodzę na swojej grze i wszystko działa perfekto. Teraz jak widzicie... Ej, jak to teraz dobrze wygląda? Poczekajcie. Czy ja mogę na przykład zrobić coś takiego, że jako... gracz, czyli żebyście zaczęli tego, a ja się wtedy przełączę na moje okno i będziecie widzieć, co widzi gracz. Uwaga, patrzcie, to teraz w tym momencie widzi gracz. Działa to całkiem nieźle, nie? Teraz on jakby zniknął, ale gracz się obraca i widzi sobie tego. Dobra, czyli jest naprawdę, działa to naprawdę bardzo spoko teraz. Kurde, jak to teraz pięknie wygląda. Nawet nie działa, że tak prosto idzie zrobić fajnie, tylko możliwe, że to okienko sobie tutaj nieco obniżymy, tak żeby było, o, coś w tym stylu. I wydaje mi się, że tak jest w tym momencie bardzo spoko. No taki głupi uśmiech ten SCP-173, że normalnie wiecie. Ale na pewno nie jest aż tak wesoło, kiedy na przykład będzie stał nieco bliżej. O, poczekajcie, ustawię tak kadr. No, działa to, wydaje mi się, dość spoko. Tak więc cóż, kontynuując. kolejna gra może być Broda Admirosa The Game. Ban Hubert Moszka, ban mi. Czemu wszyscy teraz piszą ban Hubert Moszka? Come on. Pomorskiemu daj timeouta. Za co dali Pomorskiemu timeouta? Aha, bo spamował tymi znaczkami. Dobrze. 530 osób. Dobra, tak więc zaczynamy z naszą jakby główną tą. Tylko teraz sprawa wygląda w ten sposób. Aha, i teraz jakbym na przykład chciał przechwytywać Visual Studio, to wy tego nie widzicie. Czyli bym musiał dodać jeszcze jedną scenę i nazwiemy ją sobie SCP Visual Studio. Z drugiej strony jednak, kiedy na przykład przechwytuję Visual Studio, to nie muszę mieć do tego osobnej sceny, ponieważ najzwyczajniej wystarczy spokojnie scena z pulpitem. No więc teraz widzicie mój cały pulpit. Czyli tak. Tutaj jak widzicie mamy prosty kod na nasze okno. To jest takie okno kontrolne, które pozwalało mi co lepiej kontrolować nasze drzwi. Na razie jest i ono mi kompletnie niepotrzebne. Tak, wiem Rocky, że wierzyła jako przechwytywanie ekranu. To już sobie z tym poradziłem. X264 to procek. Nie, Rocky, w sensie to jest procek, ale to nie jest słabe, ponieważ ja mam, u mnie karta graficzna jest Battle.neckiem, czyli moja karta to jest R9290, czyli taki odpowiednik 950, 960. Nie wiem, za chwilę ci powiem, jaki to jest odpowiednik, bo tutaj mój kolega właśnie mówił, że to jest odpowiednik i to faktycznie sprawdziliśmy. I zaraz powiem, jaki to jest odpowiednik. Odpowiednik 290 to jest odpowiednik
mój drogi, 970. To jest jakby Nvidia 970. Ja mam właśnie kartę Radeona. I powiem wam szczerze, że 970 to jest battleneck w stosunku do tak mocarnego procesora, jakim jest 660, nie? Intel Core i5-660. Boże, 660? 6600, zagadam. 6600. I to jest... Ale ja ogółem zawsze dawaj kartę graficzną zamiast procka. No nie, Rocky, posłuchaj. Musisz zrozumieć jedną rzecz, że kiedy dam kartę graficzną, to wtedy będę miał po 10 FPS-ów w grach, bo cały OBS będzie mi zużywał całą kartę graficzną, a procesor będzie się nudził. Dlatego ja wolę, żeby procesor enkodował, bo on i tak nigdy nie będzie ustawiany w 100%, a karta graficzna nie będzie miała spory zapas mocy. Ja wam pokażę, ile moja karta graficzna, jak ona jest mało wydajna w stosunku do procesora. Zobaczcie teraz na to.